Siemaneczko, jestem Peppa Team Games. Witam na moim gospodarstwie dzisiaj. Bieramy sobie tawy. Ostatni pokos listopadowy i ostatni odcinek listopada. Więc lecimy sobie z tematem. Dzisiaj, jeśli mam szczepę, koło to trzeba ją przepalić. Ostatni pyzma. Ostatnia pyzma, mogę powiedzieć. Pokos, przepraszam, robiony na pyzmę. Lub po prostu troszeczkę lepiej to wyglądało. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Mam nadzieję, że tak to będzie, bo jednak tego bydła troszeczkę tutaj mamy. Na 7000 na koncie, jeśli ktoś ogląda poprzedni odcinek, ten wie. Ten te pieniążki. I co? Tak wspomniałem, ostatni odcinek. Widzimy się później już na wiosnę. Może jeszcze w lutej. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Właśnie pod względem plonów, czy będzie już można orać. Będzie można orać, jeśli będzie można orać, bo Jezu, się nie mogę. To będziemy sobie orać plony, raczej, na już bliżej wiosny. No, będzie ciekawie, powiem tyle. Ogólnie, dzwoniłem. Dzisiaj dowiadywałem się odnośnie krów. Ile kosztują krowy? 6100 zł. Sztuka z transportem. I powiem szczerze, no trzeba będzie kupić jeszcze 25 krów naszej hodowli. O Jezu, 25 krów naszej hodowli dokupić. Na ten będziemy mieli 75 krów do innych właśnie w naszym gospodarstwie. Na sobie myślałem, kupię jajówki, nie wszystko pięknie zjedliśmy, ale jednak jajówki tego pieniądza nie dają. Powiecie mi, no skąd masz pieniądze, jeśli nie masz. Po prostu teraz nie, po prostu w okresie, mówię, myślę, że już będę sobie to ogarniał. Przy wynięciach no to takie 25 sztuk, po 6000 będzie 120, no i teraz 150 tysięcy złotych, 160 tysięcy, powiedzmy gdzieś tam w tych granicach. Trzeba nie dać za właśnie wspomniane krówki. Myślę, że tam przez do tego lutego raczej te pieniążki będziemy mieli na koncie. Czy tak będzie? No to się okaże, tak? Bo to jeszcze teraz tak tarcza jedna ostatnia tarcza do zapłacenia za no halełkową. No i praktycznie jeszcze zostały mi miliardy do zapłacenia związane z fotowoltaiką, więc myślę, że nie jest to nas elegancko, więc tragedii nie będzie, bo nie zbieramy dawę słomki, którą właśnie już zbiliśmy w listopadzie, ona jest rzadko ogrywana, bo to jest słomka, tutaj nie ma praktycznie pole żadnego do kupionego, że to się na wiosnę, bliżej wiosny, bądź ewentualnie bliżej żniw, to się ogarnie, żeby to po prostu już miało ręce i nogi. Dobra, już dokładamy, lecimy. No to ma to ciągnąć. Okay. Więc myślę, że to coś będziemy kupywać. Koci mnie bardzo ta łąka. Jaki zadałbym po drugiej stronie właśnie ta łąka. Zatem troszeczkę ten zaskok, powiedzmy, wykupić. A czy to będzie możliwe? Tego nie wiem. Na razie mamy jeszcze na 2 lata tam chyba dzierżawę w leże. Tak, na 2 lata jeszcze dzierżawę, więc jeszcze jedne żniwa na pewno tutaj będziemy ciągnąć. No i koci mnie strasznie tutaj to pole. Bo jeśli to będzie zgodnie z planem, to w lutym już będę chciał prowadzić ciągnik. Prowadzić ciągnik w granicach 150 koni. Wiem, powiecie, że kupiłeś tamten nowy ciągnik. Kupujesz praktycznie nowy ciągnik. Tak, chcę kupić ciągnik większy, ponieważ stwierdziłem tak sobie racjonalnie. Siedziałem, pomyślałem parę rzeczami, że jednak usłysza sprzedawał. Nawet nie wiem, czy wyjem w nogę tego nie wiem, czyli uczciwa 30 nie pójdzie na sprzedaż, no i po prostu nie pójdzie na sprzedaż. Także właśnie usług duży. Ten po prostu, no, z jednej strony szkoda Mieczejewski, to jest początkowy ciągnik, można powiedzieć. Kierowany był zakupowany, powiedzieć, razem z gospodarstwem, tak? To jest ikona tak zwana gospodarstwa. No ale jednak chcę się rozwijać, bo nie mogę sobie sentymentów
pod tym względem robić. I prawdopodobnie to właśnie 30 wspomniana pójdzie razem z tym. Nawet już mam chętnego na właśnie zakup Ususa dużego. Właśnie kuzyn znajomego będzie chciał go kupić, więc myślę, że go tam już teraz ogarnę i go będę sprzedawał. To żeby móc komfortowo myśleć już o zakupie nowego ciągnika, nowy ciągnik w granicach 170 właśnie wspomnianych 180 tysięcy złotych. W tych granicach będę szukać ciągnika. Mam nadzieję tylko, żeby udało mi się go kupić za gotóweczkę. I wtedy będę elegancko to wszystko ogarnięte. Dobra, teraz tak lecimy sobie powoli, 3 na godzinę. Nie wiem, czy to będziemy blisko w pyzmę. Szczerze mówiąc, bo trzymamy 3 łąki. 4 łąki do ogarnięcia. Podejrzewam, że 2 łąki pójdą właśnie w pyzmę, 2 pójdą w waluty. Bo coś czuję, że to moć może będzie przy dużo właśnie w toku pyzmę sobie tu ładować. Taki zamysł, ale to wyjdzie, to zobaczymy. Chyba lepiej. Czekajcie, czy ja nie mogę sobie podnieść niszla? No, ale nie może podnosić. I tak, po prostu trzeba się rozwijać, żeby się rozwijać, trzeba coś by sprzedawać w obecnej konfiguracji maszynowej, czyli trzeba sprzedać dwa ciągniki, które tak naprawdę może robi dużo, ale jednak on nie jest takim komfortowym ciągnikiem właśnie jak case. Nie jest komfortowym ciągnikiem. Znaczy jak ten case i ten duży case, więc trzeba coś pokoju właśnie takiego dużego case'a szukać. Mocowo 150 koni, 150, 140, to w zależności jaki tam więcej będzie przeskok, bo będzie naprawdę fajna maszyna do niego kupiona. Picabello. Więc tak to będziemy sobie robić, ogarniać. No, tym kuzynem znajomego już nagadałem się wstępnie, że za Ususa po tych modyfikacjach, no i po tym remoncie oczywiście, 65 tysięcy dostanę na rękę, a Usus to pewnie pójdzie, 30 pójdzie raczej tak w granicach 25, może 24 tysięcy złotych, więc no, szału nie ma, dupy nie wyrywa, jak to się mówi. No ale wiecie, no jednak musi ten rozwój być, nie ma co patrzeć na to, co fajnie wygląda, bo co bardziej, co opłaca się, co bardziej więcej robi, tak? Ten case robi dużo, bo robił w silniku, w zestawie upałowo-osiemnym, będzie robił sobie ten na wozach, nawigacja jest, wszystko jest, więc patrząc pod tym względem, nie patrzeć pod tym względem, że fajnie, bo jest migoda, czy jest sentyment, nie, po prostu trzeba się to dobrze mobilizować, no i to po prostu zrobić to jak najlepiej, a już tak 325 tysięcy, 45 tysięcy powinienem na czasami dostać, wystawię jak najwięcej, powiedzmy w tych granicach 30 tysięcy, może ktoś tam się znajdzie, nie, jakiś dom, bo ta 30 jest wyremontowana, jest w miarę dopieszczona, wiadomo, że była, miała tam jakieś mankamenty, które były zniwelowane. No Usus tak samo, przecież miał remont cały, przecież pamiętacie na wiosnę, mieliśmy 50 tysięcy wydane na same remonty tego ciągnika, na remont tego dużego, znaczy na remont tego case'a i na remont tego Ususa wspomnianego dużego 914. Więc patrząc na to, to tak trzeba właśnie pomyśleć. Wiem, że taka to podalina może, wiecie, z moich ust wychodzi. Tak po prostu powiedziałem, tak? Do peskiwacza 600 powinny mi ten stać i podnosić ten case. Wiem, że troszeczkę będzie śmiesznie może wyglądał. Właśnie też jeszcze nie jest powiedziane, skąd ta 600 pójdzie. To wszystko będzie zrealizowane, jeśli nie będę miał pieniędzy na zakup na gotówkę ciągnika do jeszcze dużego. Bo ta 600, ewentualnie 600 chciał na coś innego. Może nie dużo mocniejszego, ale mocniejszego wymienić. O, coś jeszcze tak fajnie po tym względem poogarniać, ale to przykład zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Też ogólnie zastanawiam się zamiast tego sprzętu, tego case'a, którego mam, Internationala do paszowości.
I tak sobie stwierdziłem, McQueena. Może też by nie było głupie. Na niego tam za 35 tysięcy może bym jeszcze dostał. Więc wiem, powiecie, dopiero kupiłeś, już chcę sprzedawać. Ale w sumie jak go kupiłem, to była okazja. Był znajomego chcieli tak sprzedać. Ja mu tak dobre pieniądze dałem za niego. Więc myślę, że ten rok, jeśli bym go teraz sprzedał, to też dobrze, może nie zarobił, ale chociaż wyzerował się. Czyli powiedzmy, byśmy mieli nawet za te dwa ciągniki w granicach 110 tysięcy, więc dokładamy płacę, się może powiedzieć, 40 tysięcy ze swoich pieniędzy. No i wtedy być może ten case by poszedł do paszowozu, bo wiadomo, w paszowozie też się nikt nie musi stać samym, jak to się mówi, samym okiem. Tylko będzie można go sobie po prostu wziąć i... Jezu. Bo odpina się po prostu, tak? Więc tutaj no będzie ciekawie. No tak sobie myślałem ostatnio, żeby to fajnie wyglądało i dla was, i dla mnie, żeby ten rozwój jednak był. A myślę, że innego rozwoju, lepszego rozwoju to raczej chyba to już nie będzie, jeśli tego nie zrealizuję, no i nie wypchnę tych małych silników, które właśnie są mało używane. Ale jeżeli teraz pojedziemy tutaj sobie z tyłu, tutaj nie było zasiewane nic, co bym go teraz elegancko przejrzeć, żeby tutaj było przygotowywane pod kukurydzę. Tutaj leżowane uwolnik był rzucony, by tego było na mnie, właśnie o tym w się mówiłem, że tego to jest sprzedać. Sprzedać go, myślę, że jak 6 tysięcy będzie uczpane, powinno być elegancko. No zobaczymy co tu finalnie wyjdzie. To jest tylko zależne, jakie pieniądze będę miał w lutym, ewentualnie w marcu, bo to jest najważniejsze, żeby po prostu no, kupić ciągnik za gotówkę, tak? A myślę, że powinniśmy mieć miarę dobre pieniądze, miarę komfortowe, no i takie przystępne, można powiedzieć, pieniądze. Więc zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Dobra, to jest następna łączka, której ogólnie nie pokazywałem, tak po przycięciu właśnie pierwszych traw, które tu miałem ogólnie, czyli w granicach lipca, sierpnia, coś w tym stylu, chyba w sierpniu. Więc powtarzamy troszeczkę te sienokosy, powiem ogólnie tak, sienokosów macie u mnie naprawdę bardzo, bardzo dużo na kanale, ale u mnie sienokosy powstają praktycznie 4 razy do roku, więc no tutaj nie ma co się tego dziwić, że tego pełno jest, ale jednak patrząc na ilość posiadanego bydła, na ilość tych łąk, no to muszę coś z tym robić, to nie chcę też wszystkiego robić poza odcinkami. Ale myślę, że niedługo, być może nawet na wiosnę, z nowym silnikiem przyjdzie nowy zestaw, prawdopodobnie, nie w 100% mówię, bo niezależnie od kwoty, jaką będę posiadał na koncie, prawdopodobnie przyjdą też no, po prostu już większe kosiaki, większe maszynki pod właśnie zestaw taki ziemniaczki, można powiedzieć. Mam bardziej to poci mnie właśnie wymiana kosiaki, bo ta już jest, to nie uszkodzi mi się w takim, ale w takim ilości łąk. No to już jest dość sporo czasu, no i zaczyna się być troszeczkę już nużące. A chcę taki zestaw zrobić sobie kosiaka boczna i kosiaka przodnia, no bo jak widzicie mamy tutaj w case'ie, tu za mamy tu za w dużym case'ie, więc tam było idealnie mieć taki właśnie zestaw z dwóch kosiarek związanych jedną boczną, drugą właśnie czołową, która by naprawdę fajnie wyglądała, fajnie by się komponowała. Ogólnie widzę, tej trawy za dużo tutaj to nie ma, ale tak patrzę, no jednak to jest czwarty pokos, no to jest chyba drugi pokos, ale tutaj trzeba dać wapna, trzeba trochę fajnie tutaj doprawić, więc tu się nie ma co dziwić, że jednak tutaj może być taki lekki problem z tą mąką. Ale nie ma co się spinać. Myślę, że około 100-110 ton powinniśmy raczej z tego mieć jeszcze do tego momentu pojedzę. Więc myślę, że jako tako powinniśmy ten plon mieć z tej trawy i powinno mi na pewno do wiosny starczyć. Bo myślę, że w marcu też będzie znowu akcja, bo w kółka, czyli będzie tylko krzenie.
ale to będzie już właśnie koszenie żyta, bo ogólnie w tym roku żyto tak dało czadu, że to już jest do zbioru, znaczy było do zbioru już, bodajże od października, września, października. Tak naprawdę mnie troszeczkę zdziwiło, ale wiadomo, to się łączyło z tym, że siałem to w lipcu, więc tego tonażu być może przez to, tego wzrostu przez to było tak dobrze zrobione. Powiem szczerze, że jeśli tak będzie, no to będzie można zniwelować sobie część traw. A gdzie nie gdzie. To właśnie jest taki problem, że tam gdzie mam teraz łąki, to tak zbytnio nawet nie ma. Gdzie tego przełożyć po prostu. Dla mnie właśnie zastanawia, jaka mam sobie to ogarnąć. Czekajcie, ja chcę jeszcze tak zrobić. Przejechaliśmy tylko na jednym strzale, bo nawet tak mi się zdaje, że tak powinniśmy raczej przejechać. Dobra, troszkę trochę dalej pojedziemy. Jedynka i zobaczymy. No chyba widzę, że już troszeczkę wyleciało mi poza silos, ale myślę, że też to chyba końcówka takich silosów. Będę starał się składać jakieś niedofinansowanie, czy będę szukał jakiegoś takiego uwolnienia pieniędzy. Sobie nie ma się takich silosów betonowych. Będę na nich chociaż podłoże jakieś tam, nie wiem, z klocków Lego tak zwanych, w cudzysłowie, właśnie zrobić ściany po prostu, żeby to już móc też komfortowo te, powiedzmy, robić po prostu. Tego brakuje mi w tym gospodarstwie, bo to gospodarstwo już nie jest małe, tak? Więc to już powinno troszeczkę być więcej, lepiej to ogarnięte. Niestety widzicie, mam większe wydatki na to. Mam większe pieniądze, znaczy, o kurwa. To obornik jest, patrzcie. Mam troszeczkę inne, powiedzmy, wyobrażenie pod względem wydawania pieniędzy, tak? Kupujemy ziemię, kupujemy maszyny, no ale patrząc też racjonalnie, trzeba właśnie zainwestować w silosy, czy to właśnie zbożówki, czy to właśnie, teraz zbożówki już niekoniecznie, bo teraz mam już halę łukową, mam halę łukowe, to jeszcze nie ma takiej tragedii. Ale patrząc stacjonalnie na te silosy, na kieszonkę, no to jak najbardziej by się przydały właśnie na gospodarstwie, bo po prostu już to jakoś, no jakoś łatwiej to, ładniej to wyglądało, tak po prostu, żeby to ładniej wyglądało i komfortowo się dobrało, tak te pasze całe, czy to właśnie siano kieszonkę, czy to właśnie kukurydzę, no koszt. Myślę, taki był silosu przy granicach 40 tysięcy, pewnie taki mniej więcej jakości ciut większy jak ten silos, który właśnie teraz to teoretycznie silos, tak, to jest sama ścielona, nic więcej. To myślę, takie 4 dychy, to myślę, że taki optymalna cena właśnie postawienia takiego silosu. Wiem, trochę planów mam, trochę mam, tak powiem, wydatków w tym sezonie przyszłym. Bo jeszcze trzeba troszeczkę wypłacić podwórze, trzeba przygotować sobie tam przejazd na mleczarki, żeby nie było problemów z przejazdem, wybieraniem mleka właśnie z głowy. Więc no. No jest parę takich mankamentów, które warto trzeba poprawić w tym gospodarstwie, żeby nie było już lipy, żeby nie było problemów. Więc na pewno też sezon będzie dość grubo szedł pod względem wydatkowym przyszły sezon, ale jak to będzie wyglądało, no to się później okaże, tak? Bo patrząc na zadanie, nigdy nie wiadomo co być może będzie w przyszłości. Ogólnie się nie dostałem jeszcze dopłat, dziwne, na tym roku już miałem 2 razy w roku. Rzędu mieliśmy już w październiku praktycznie te dopłaty. W tym roku jeszcze dopłaty nie wpłynęły. Troszeczkę mi trochę dziwi, no ale nie ma takiej tragedii. Nie, myślę, że dopłaty tak powinny przyjść, tak powinny przyjść. Więc to nie ma co narzekać pod tym względem. Czekajcie teraz tak jakoś tutaj sobie wjechać.
albo trochę postać odrobić, będziemy przyjechać. Niestety tak też bywa, no ale to jest taki fajny gość, że mówi tyle, to tam nic się nie stanie. Z tymi zbożami, co ty zbierzesz tą trawę. Ktoś się pytał, czy tego bym chciał z tyłu, no ale nie, tam już jest bez przesady, tam to jest taki opór to pole, że jednak takiego pola nie będę chciał wziąć. No tutaj tak w sumie napadę. Pod zbożówki zbytnio mi to nie pasuje. Bo nie ma tego przejazdu, a jeździć na około 4-5 km to się mi nie kali pod zebranie z 3 hektarów pola zboża, tak. Wiadomo, że jeśli kwedze by się udało takiej ilości zebrać jak w tym roku i w poprzednim sezonie, no to jeszcze jak cię mogę, no ale to też nie jest cały czas powtarzalne, że to będzie cały czas tak ładnie spało mimo tych nakładów, które mamy. No to pole musi być obok mnie, będzie po prostu gościł obok mnie, tak dalej. Ja będę się dzisiaj stylował troszeczkę dalej teraz pobywać te pola, bo naprawdę trzeba, żebym ostatnio tak sobie na spokojnie, że ja mam naprawdę stosunkowo blisko wszystkie moje pola. A są naprawdę fajne pola. Do wykupu, czy to właśnie tak powiem. Do zakupu, czy to będzie żabienia, przepraszam, się przymyliłem. Więc będę tam gdzieś szukał jakiś fajny pól, jakiś fajny tutaj możliwości pod tym względem. No, po prostu tylko, żeby było. Patrzcie, myślałem, że tu będzie trzeba się belki robić, ale patrzcie, że ta trawa zbyt tyle panu nie oddaje. Więc raczej w tym sezonie wszystko pójdzie w pyzmę. No ale myślę, koło sztówki powinniśmy raczej chyba mieć, bo 5 przyczep, w przybliżeniu 5 przyczep powinniśmy raczej chyba mieć. W całości. A jeśli nie, to i będzie człowiek płakał. Myślę, że powinno i tak wystarczyć mu tej paszy na zimowy. Nie powinno być tak źle. Czekaj, to jest jakiś przejazd. No, zobaczymy, czy przejedziemy przez... Zobaczymy, czy przejedziemy powoli. I na zubu. Mi się tylko nie boli obszczepa. No te wszczepy chyba też ostatni sezon. Tak nie zbiłem, bym powiedział. Właśnie. Bo też szukam fajne szczepy pod case'a. Mimo, że kubetek był duży ciągnik, myślę, że pod case'a to będzie pasować w sam raz. Szukam jakiejś takiej 10-tonowej szczepy. W cudzysłowie. 10-tonowej. A litrażowy to tak myślę 30 tysięcy. 28 tysięcy. Zobaczymy, jak to w finalnie wyjdzie. No chcę tak fajnie mieć to już rozwinięte. A mi to po prostu już komfortowo sobie to robić. Siśćko. Że ten jadę sobie teraz pomyślałem. A dobra, teraz pojechaliśmy, to tak będzie. Czekajcie, jak tam sobie teraz wziął. Gdzie zajechałem. Dobra, i teraz byśmy zrobili sobie taki cyk. Kurwa, nie byłam na świecie. Cyk. Prawie trochę już trzeba odnieść i może wtedy pójdzie, co? Byśmy się zakopali już case'em. Chyba lepiej, żeby nie. No to tak jest. Ale my to już te sytuacje muszą być też to powiem wykończone. Zrobione nowe, betonowe silosy, żeby to już mi komfortowo tylko było ładnie ogarnie. To już te silosy naprawdę już mi zbytnio nie siedzą. Wiadomo, to jest po taniości, po tyle, żeby było. No ale przesady, tu już trzeba
A, poszła. Myślałem, że jeszcze pójdzie. Więc... no nie ma tageli. No ma, ja nie przedłużam. Dzisiejszy odcinek byłoby to na tyle. Jeżeli wam się spodoba, też zostawcie. Pierwsze komentarz. Dzięki za oglądanie. To będzie następnego odcinka. Na razie, cześć.